Zapraszam wszystkich prezydentów krajów. Zapraszam prezydenta Rosji. Zapraszam prezydenta Polski. Prezydenta Niemiec. Prezydenta Ukrainy, Białorusi. Sąsiadów. To tak jak w bloku. Spotkanie sąsiadów. Obcisnąć się, taka była scena w filmie polskim, sami swoi. Kiedy Kargol, no podejdź do płota. A po co? No podejdź. I się uścisnęli. Jesteśmy ludźmi. Pochodzimy od Boga. Wyobrażam sobie tę scenę, jak polski prezydent podchodzi, czy odwrotnie, wita się, buzi. Ja będę nalewał. Pokój. To, co było, minęło. Nie wracajmy już. Z Niemcami w zgodzie żyć, z Rosją w zgodzie żyć. Wszyscy na tym skorzystają. Mówię to z natchnienia Ducha Świętego. Tu do Iławy. Jeszcze dokładnie powiem gdzie. Na stadionie, czy tutaj na ścieżkach rzeki Ławki. Porozmawiamy. Wieczorem jakąś agapę. Poproszę, mam znajomych. I będzie wspaniale. Tamtym już życia nie wróci tym żołnierzom, ale przynajmniej będziemy żyć w zgodzie. I tak jak Pan Bóg mówił, nie zabijaj. Będziemy żyć w zgodzie. Przeprosimy się nawzajem, bo jest napisane, żeby sobie wybaczać. Dziękuję za wysłuchanie. To jest mój pomysł. Zapraszam. Zapraszam, proszę się odezwać i termin wyznaczymy. Wypijemy sobie szampanika, to będzie cudowne. Dziękuję.